ojczyzna to ziemia i groby. Takie będzie motto naszego nowego odcinka programu telewizyjnego Słowo Polskie, emitowanego na antenie Winnickiej Telewizji Obwodowej. Jesteśmy na półmetku lata, a więc upalna słoneczna pogoda sprzyja wędrówkom. Zaprowadzimy Was dzisiaj, Szanowni Państwo, w naszej wędrówce do Berdyczowa, gdzie pod koniec czerwca otwarto Muzeum Józefa Konrada Korzeniowskiego oraz Latyczowa, gdzie po raz kolejny tysiące wiernych modliły się u stóp Matki Bożej Latyczowskiej. Także na stary cmentarz do Obrachiełowa, gdzie grupa winnickich wolontariuszy posprzątała zabytkowy cmentarz polski, a nawet do Kielc, gdzie emeryci polskiego pochodzenia z Winnicy spędzili dwa niezapomniane tygodnie. Oprócz tego dowiemy się, jak żegnał się z przyjaciółmi na Ukrainie i prezesami miejscowych polskich organizacji konsul generalny Rzeczypospolitej Krzysztof Świderek, który właśnie kończy swoją misję dyplomatyczną w tym kraju. Ja, Inna Sandziuk, wolontariuszka w redakcji Słowa Polskiego, zapraszam Was, szanowni widzowie, na nasz kolejny odcinek programu Słowo Polskie. W Berdyczowie otwarto Muzeum Józefa Konrada Korzeniowskiego. Wyposażona i wyremontowana z funduszy Polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego placówka stanie się atrakcją turystyczną nie tylko dla licznych turystów z Polski. Bierzmy przykład z Józefa Konrada. Jak kochać ojczyznę i osiągać cel, mówił ojciec Jurij Zieliński podczas homilii w zabytkowym sanktuarium maryjnym. Licznie zgromadzeni parafianie i honorowi goście, zaproszeni na otwarcie pierwszego na Ukrainie Muzeum Józefa Konrada Korzeniowskiego, modlili się w intencji tego wybitnego Polaka z Kresów i innych rodaków zamieszkujących tereny byłych I i II Rzeczypospolitej, a także emigrantów do innych krajów świata. 28 czerwca w Berdyczowie wszystko ułożyło się według intencji organizatorów uroczystości otwarcia placówki. Piękna słoneczna pogoda, odświetnie ubrani ludzie na placu przed sanktuarium, w oczekiwaniu pierwszego oficjalnego odwiedzenia muzeum autora Lorda Jima, delegacje z polskich miast stowarzyszonych i instytucji państwowych oraz gromadka młodzieży w polskich strojach ludowych podkreślały wagę tego wydarzenia dla rejonowego miasteczka z bogatą historią. W placówce znajdują się dokumenty, zdjęcia i inne eksponaty podpisane w trzech językach – angielskim, ukraińskim i polskim, związane z życiem i miejscami na dzisiejszej Ukrainie, gdzie bywa Józef Teodor Konrad Korzeniowski. Część wystawy jest audiowizualna i w postaci filmów i dźwięków przybliża gościom świat wielkiego pisarza polskiego pochodzenia, rodem z południowo-wschodniego Wołynia. Ciekawy program dla starszych pań i panów polskiego pochodzenia z Winnicy zorganizowała w Kielcach Rada tego miasta i prywatni sponsorzy. Grupa seniorów z Winnicy na Ukrainie po raz kolejny odwiedziła Polskę i Kielce, partnerskie miasto. Czwarta edycja projektu, któremu patronują władze miasta oraz Konfederacja Polaków Podola, nakierowana była na prezentację naszych sztandarowych miejscowości uzdrowiskowych. I dlatego na trasie nie mogło zabraknąć tak popularnych świętokrzyskich miejscowości jak Solec-Zdrój i Busko-Zdrój oraz położonych znacznie dalej Krynicy-Zdrój i Muszyny-Zdrój. Rodacy z Ukrainy mieli okazję nie tylko zwiedzić urokliwe miejsca, ale także skorzystać z bazy zabiegowej czy pijalni wód zdrojowych. Tradycyjnie już trasa wiodła także szlakiem miejsc ważnych dla naszej historii. W programie przewidziano również wizyty w miejscach kultu, jak na przykład w Kolegiacie Wiślickiej czy Sanktuarium Matki Bożej Luterańskiej w Krynicy Zdroju. Wrażeniami z pobytu uczestnicy turnusu podzielili się m.in. z władzami miasta podczas spotkania w kieleckim ratuszu. Nie kryli wzruszenia, podkreślali, jak ważne są dla nich przyjazdy do Polski. Wartością dodaną tego typu projektów jest także żywy kontakt z Kielczanami. Seniorzy z Winnicy mieli po raz kolejny okazję pomieszkać u nich w domach. Wszystko dzięki współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. To właśnie jego słuchacze gościli u siebie winniczan. Bo bez sponsorów i innych ludzi dobrej woli taki turnus nie mógłby się odbyć. Po 5 latach pracy z winnickim okręgiem konsularnym pożegnał się konsul generalny Krzysztof Świderek. Zapamiętamy go nie tylko dzięki aktywnemu działaniu rzecz krzewienia kultury i tradycji polskiej na Podolu, Bukowinie i Wołyniu, lecz także dzięki promocji naszych miast w Polsce. Staropolska!
polskie 100 lat! 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyje! Dwóch przewodniczących administracji obwodowych, duchowieństwa na czele z biskupami Leonem Dubrawskim, Janem Purwińskim oraz metropolitą Cerkwi Prawosławnej Symeonem, przedstawicieli wszystkich czołowych uczelni i placówek kultury z czterech obwodów – Winnickiego, Chmielnickiego, Żytomirskiego oraz Czernowieckiego, prezesi polskich organizacji, a nawet daleka krewna Ignacego Jana Paderewskiego, mieszkająca obecnie w Kijowie, przybyli w sobotę, 11 lipca, do winnickiej restauracji Velour, by pożegnać się z konsulem generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy Krzysztofem Świderkiem, który kończy swoją misję dyplomatyczną na Ukrainie. Liczni goście nie szczędzili słów podziękowania dla polskiego dyplomaty. Przez 5 ostatnich lat, w maju, konsulat generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy świętował swój jubileusz 5-lecia. Kierownik placówki, opiekujący się 4 obwodami, w których mieszka ponad 6 milionów osób, wykonał setki, a może nawet tysiące wizyt do przedstawicieli władz wszystkich szczebli, placówek oświatowych, kościołów i organizacji polskich. Współorganizował kilka edycji akcji Mogiłek pradziada odcał od zapomnienia, upamiętnia w kamieniu, krzyżach i pomnikach wybitnych Polaków, a także tych, którzy orudzili się na kresach oraz doprowadzał do przyjazdu na kresy znanych artystów polskich, w tym Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze. Każdego roku, 6 lipca, wierni gromadzą się w jednym z najsłynniejszych sanktuariów maryjnych na Podolu, w Latyczowie. Pielgrzymi podążają do niego nie tylko samochodami, lecz także pieszo i na rowerach. Kilka tysięcy katolików modliło się u stóp Matki Bożej Latyczowskiej. Na uroczystości odpustowe do Latyczowa zawitali nie tylko katolicy z Ukrainy. Oprócz miejscowych pielgrzymów 5 i 6 lipca w zabytkowym kościele modlili się także goście z Polski i innych państw w intencji nawrócenia, zdrowia i pokoju. Wierni proszą przed ikoną Matki Bożej Latyczowskiej o wsparcie i opiekę. Przywieziony w XVII wieku przez Dominikanów z Rzymu do Latyczowa obraz słynie z licznych cudów i łask. Sumę odpustową następnego dnia o godzinie 11 poprowadził biskup Jacek Pyl z Symferopola. W trudnym dla państwa ukraińskiego czasie większość modlitw kierowano w intencji pokoju na Donbasie, nowych powołań kapłańskich i nawrócenia. Młodzi członkowie Konfederacji Polaków Podola wyruszyli do Kielc na 9. letnią Szkołę Kultury, Historii i Języka Polskiego. 2 lipca ruszyła 9. edycja letniej Szkoły Kultury, Historii i Języka Polskiego. W tym roku do udziału w programie zaproszono młodzież z Winnicy na Ukrainie oraz z Wilna. Uczestnicy projektu goszczą głównie w Kielcach oraz na terenie województwa świętokrzyskiego. Jednym z pierwszych punktów 9. edycji Szkoły Letniej była wizyta w Muzeum Historii Kielc. W tegorocznym programie nie brakuje również dalszych podróży. Uczniowie grupy ukraińskiej mieli już okazję spotkać się z kulturą oraz historią Polesia i Lubelszczyzny. W ramach blisko dwutygodniowego pobytu 44-osobowa grupa naszych rodaków odwiedziła również kielecki ratusz. Wszyscy uczestnicy Letniej Szkoły Kultury, Historii i Języka Polskiego, a także ich opiekunowie, nie kryli radości i satysfakcji z udziału w przedsięwzięciu. Okres wakacyjny można wykorzystać także w celu zachowania pamięci o swoich przodkach. Jak to robili Polacy z Winnicy w naszym następnym reportażu? Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą życie. Taki napis dekoruje wejście na stary katolicki cmentarz w Zakopanem. Te słowa przychodzą na myśl także każdemu, kto odwiedza zabytkowe polskie nekropolie na Podolu. Rozrzucone po terenie Winnickiego i Chmielnickiego obwodów stare cmentarze są żywym odbiciem przeszłości i polskiego dziedzictwa na kresach, zarówno duchowego i materialnego, które nagle stało się zakazane po dojściu do władzy bolszewików. Większość z tych polskich nekropolii przedstawia dziś sobą malowniczą ruinę, poodbijane głowy i ręce figur Matki Bożej i Jezusa, zarośnięte chwastami krzyże. Jeden z takich cmentarzy, do dziś ukrywający pod gęstymi krzakami nazwiska zapomnianych powstańców styczniowych i znanych Polaków z Podola,
znajduje się w Brachiłowie, 35 km od miasta obwodowego Winnicy. 11 lipca członkowie Winnickiego Stowarzyszenia Kresowiacy razem z Igorem i Oksaną Płachotniuk z Winnickiego Kulturalno-Oświatowego Związku Polaków wyruszyli wcześnym rankiem do Brachiłowa, by wypełnić honorową misję mogiłę pradziada ocalić od zapomnienia. Właśnie pod taką nazwą trwa akcja polskiej młodzieży, która przybyła z Dolnego Śląska na Ukrainę, by sprzątać stare cmentarze polskie. Ojczyzna to ziemia i groby. Kto, naród, który traci o nich pamięć, ten nie ma prawa na istnienie. Taki napis jest też bardzo stosowny dla wielu cmentarzy katolickich na Podolu. Dlaczego właśnie robiliśmy nasze ujęcie na tle znaków reżimu totalitaryzmu? Ponieważ na Ukrainie w chwili obecnej trwa aktywnie proces dekomunizacji i już za kilka tygodni tych znaków nie powinno pozostać w miastach Ukrainy. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was, szanowni widzowie. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy za miesiąc. Przypominam, że nasze reportaże można śledzić na bieżąco na portalu słowopolskie.org.